Po co to tu? To są moje marionety. One są w państwach... Co? Jak my się w ogóle nazywamy? Falangistyczna międzynarodówka. Co to jest? To już mam dużo fal. Pomóż ci Kasper z tymi falami? Nie wiem, coś te moje gównociągi nie mają do opatrzenia. No to ci pomogę. Ale wysłałem pieszych. No i tam jadę. Wysłałem. Zaakceptujesz? Czemu oni kurwa nie atakują? No kurwa zaproszenie chcecie dostać, no jazda kurwa. A ja nie mogę ich atakować stąd. Ja pierdolę, seriously? Dlaczego? To jest kurwa jakby w naszej frakcji. To o co chodzi? Ja mi weź wejzwi i Transylwanię do wojny. Tak, bo ja sam nie jestem w wojnie, też muszę być. Ale no dalej no to dobra, to wezmę. Bo inaczej się nie da. Weź udział w wojnie do Kacpra wysłałem, musi zaakceptować. No i daj ich do wojny. Dobra. Kacper, jak ty masz 37 dywizji w jednym miejscu, no to się nie wierzę, oni nie mają zaopatrzenia. Dobra, ze wszystkich stron z wyjątkiem Czech. Czechy będą następne. Ja, ale te Węgry to naprawdę tutaj mają to. Dobra, tam jebani są. A wy macie jakieś lotnictwo w ogóle? No, ja mam. Aha, bo nawet Kaspra nie widzę. I twojego, jak ja to mogę nie widzieć. Produkuję Jaszcząba i Puszczołę. Kurwa, ten Budapeszt. 98-99. Raz się patrz. O właśnie, miałem robić wariant myśliwca, niesamowity. O, czołgi zaczęły szczerać, tak. No bo naboi im żeś nie dał. Dobrze jest tak walczyć na początku, bo doświadczenie armii się zdobywa. Tak. Wróciłem ich na Budapeszt, zaraz się tu wygra. Wiesz kurwa ten Budapeszt to... spokojnie. 3, 2... Co ty Kasper, pakty jakieś tutaj robisz z diabłem? No z matką Rosją powiem ci będzie w kawie. A ciekawe, jazda z kurwami tyle. No ten Budapeszt to chyba nigdzie nie jebnie, no. No ja jak się go okrążę to musi jebnąć. Kasper, weź te swoje dywizje jakoś podziel, bo kurwa jak to wszystko w jednym miejscu stoi to tu w ogóle nie ma tego, no. Zorganizowania. No dobra, po nich już koniec. No nie no kurwa ten Budapeszt się dalej broni, what the fuck? O nie, już koniec, nie ma Węgier. No, myślałem, że się nie poddadzą. Tak, Kasper, dobrze, bardzo dobrze ci idzie. No musisz dać koniec tury po prostu na jednym. Znowu ty. Jak nie masz punktów, to dajesz poin. Co? A ja teraz? No, ale tego wziąć nie mogę. Prosty? Ja? No, raczej cię nie stać. Nie stać cię, nie? Nie. Ja też. W sumie ja nawet tego nie chcę. Dawaj pomiń. Ja ci powiem, kiedy będziesz mógł to mienić. No dawaj pomiń! Cały czas dawaj pomiń. Ty jak dasz gotowe, to chyba już w ogóle skąd będzie mógł. Ja dałem gotowe i nawet mi nie przybywa. No i teraz to weź... A nie, czekaj. No, nie, bo ja jeszcze nie mogę. A ty spróbuj teraz wziąć. Możesz? Może. No i teraz. Bo ja nawet tego nie chcę. Ja coś sobie z Czech wezmę. No i... Kamil! Dobra. Co, one szybko na Czechy? Można, no. Czy 135 nie ja mam, a wy ile? Ja 170. Ile Kasper? 180. To ja mam najszybciej. To ja ich wezmę od siebie. A, linia frontu. Ja ich wezmę od siebie, ty Kasper tu weź ich od dołu. No i od swojego, nie? Też, no oni to wiesz, o cię pierdolą w pół sekundy. Albo nie, nie byś ich tu od dołu, ja tu ich od dołu wezmę. Chociaż nie, musisz coś tam postawić, bo... Żeby ci nie weszli. Też... Ja raczej dostał, będzie pyk i będzie kurwa po nich. No. Ja zaraz mam w celach narodowych roszczenia do Rosji, więc będziemy mogli praktycznie od razu ich zaatakować. Ja mam wojnę z nim. Już masz wojnę z Rosją? Znaczy mogę dać, okay. To będzie za 70 dni. No to ja też to ma, takie coś mam. To ja to wezmę, bo ja będę miał wtedy centralnie roszczenia na ich wszystkie te. Będzie lepiej. Znaczy Kasper, ja już na Czechy daję, ja będę miał szybciej. Nie, kurwa, Czechy nagle mają gwarancję niepodległości od Francji. Chuja, mi się wydaje, że i tak nas będą tak kurwa. Ewentualnie, Kasper, jak chcesz, to swoje trochę dywizji możesz dać właśnie na granicę z Francją. Ja, no, albo ja mogę obstawić też. Bo Czechy to my szybko rozpierdolimy. Znaczy, ty też masz granicę z Francją, więc też musisz sobie dać. Tak, no, ale dam radę na dwóch. Czechy raczej szybko rozpierdolimy, więc nimi bym się jakoś nie przejmował. W ogóle Belgia jest też z Orientami. O, tu mogę widzieć plany sojusznika. Plany na Czechach fajnie wyglądają, całe jeb. Muszę pociągów kurwa trochę porławić, bo nie mam pociągów. Możliwe, że zaraz uda mi się z Wielką Brytanią paktu na agresji wziąć, więc byłoby fajnie. Bo ja tu kurwa dyplomata jestem w tej frakcji. Cholera mi dali kurde jugosłowiańce jednostki, ja nie chcę takim to oddać. Patrz kurwa, na jednostki plujesz! A kurde, nie spojrzałem czy to do moich zasobów ludzkich trafiło, czy do ich, Dobra, mam po koniu agresji z debilami. Czy sytuacja jeszcze? Co to kurwa za rekiny do cholery?
Dobra, czekajcie. Chłop kurwa rybami będzie rzucał? Jakie rekiny, ty, co to jest? Czemu twoje jednostki są zmęczone niektóre? Ty nie masz ich na treningu? Mam. To może nie dawaj ich na trening? Czy no, chyba, że... No, nie no, dobra, jak chcesz. Mówię, uważaj też na Belgię, bo oni też są walianta. Może nie zaatakują, chuj wie. Jakby mamy pak, to nie agresji, ale... No. Czy dla tych kurwiszonów coś to znaczy? Nie wiem. No już niedługo chwila, prawda? Nieźle się tutaj obstawili. A pierdolisz, będą kurwa dymani! Oni nie są gotowi na takie blitzkrieg. Kasper tam zacznie tymi kurwa rybami w nich rzucać, to pierdolą. Rekino, ty, co on tu ustawił? Kasper ma takie tutaj lekkie czołgi. Lekkie czołgi, tutaj artyleria zmotoryzowane. Kasper, ja bym chciał twoje template'y zobaczyć. No ja też. I... No i produkcję. A czekaj, ja mogę zobaczyć jego template'y. No i szczególnie produkcję. O kurwa, co to jest? I logistykę. Gatko, sam to wymyślasz? No a co? Dupy lub miejsce. Sam to wymyślam. A żadnej dupy przemyślenia. No ale, jak tak mówisz? Ja postawiłem na biedną armię, acz silną. Wyskałem ci coś tam na Facebooku. Na Facebooku? Mhm. Mi telefon nie padł. Coś jest, jakiś noob. Aha. Pobieram się ciągle. A Francja zerwała paktu nieagresji. Trzeba go przywrócić. Kurde, pobieram się zdjęć ciągle. Wysyłam od ciebie. Mamy ten... Już uzasadnione, tylko kurwa nie mamy paktu nieagresji z Francami. Czekajcie chwilę. No to. No to najwyżej zajmiemy i Francję. To będzie dobry test, nawet to by było lepsze. Test przed ZSRR, bo jak tutaj nie damy rady z Francją... Tak, to... tylko że Francja jest w aliantach przecież, to ty. No w aliantach, ale jak już zajmiemy Francję, no to co, oni nam tu się nie zdesantują. Tu. No Hiszpania jest też z nami. No właśnie, to nawet jest dobry ale test. Ale jedna chwila, czekaj. Spokojnie. Bo jak z nimi nie damy rady, no to nie mamy co nawet myśleć o Stalinie. No. Stalin to pizda, kurwa, w rurkach. No przez pierwsze tam 100 km tak, no może tam przez pierwsze 600. No ale jak w Francji nie damy rady, no to... A ty, Kasper, lepiej nie atakuj przez linię Marginota. No, tylko tam cieć. Ty będziesz stał. Już ile ich tam jest na tej granicy, Kasper, ty może tam więcej daj. Bo ty, Kasper, masz dywizję przy granicy z Włochami. Co to za... Tam powiedzmy. On z Francuzami jakieś tutaj te, na bagietki poszło. Bro, już zaraz będziemy atakować, spokojnie. Dobra, już. No, wysłałeś mi produkcję swoją, no. Uwaga! Fabryk, dobra. Kurwa, idą, czyli do aliantów. No to Francja też. Francja nie jest poliant, czy jest? Nie, no mówiłem, że jest, no i teraz już jesteś... Bardzo dobrze. Ej, ale ona jest tylko ze mną na wojnie. Mm. A, no jest, no to dobra. Ej, to a. Marynarka by mi się przydała, żeby mi tam nie pierdolnęli desanta. No, tutaj ogólnie my możemy dołączyć, ale co, odrzucić to, tak? Nie dołączaj się, nie. No, to w każdym razie można zaprosić, jakby trzeba było. Spokojnie, tak jak ci mówiłem, ja jestem płetwą, moją marynarką, to na każdej imprezie będzie dobrze wyglądał. A mieliśmy pakt o nieagresji, no edź też z tymi Francami, nigdy nic nie wiadomo. Australia jest woliana, tak, Afryka. No robię samolot kanie. Wiedziałem, że kania to zwierzę. Wszystkie inne nazwy były zwierząt. Ty! Ja te Czechy to sam atakuję, tak? Aha! Dobra, nic, spoko. Myślałem, że wy tylko z Francją nie walczycie, a z Czechami tak. Dobra. Ale Kasper ma to wszystko ustawione, to on może raszować, nie? Nie, no, dam sradę! Ty, ja w sumie mam wolną armię, to dobra, to ją wyślę. No, świezi rekruci, no na Czechosłowację. To są świeżaki, więc... A, ale przecież ty nie jesteś w wojnie z nimi. A, no właśnie, dobra, nie ma czym mówić. Wtedy by była i Francja, no tak. Ty to jednak jesteś. Dlatego ty jesteś od policji. To jest nie na głowę generała, to nie chcę tam w papierkach sieć tam liczyć. Do dupy będę musiał przez takie małe główną pchać. A, trudno. Czechy to tam na pizdę jebani są. Hello Benz. Tak sobie siedzę za Niemcami i tak kurwa do Francji. La, gówno mi zrobicie. Nie przyjdziecie przez Niemcy. Jesteś, Kasper, moją tarczą. Mm-hmm. Kurwa, potrzebne mi te... się nazywa pociągi. What the... Możecie mi wysłać pociągi? No chyba się da. Ja mam... No ze 100 ponad, dobra. Ty, co oni odpierdzalają? Dlaczego oni są kurwa też na twoim terenie? Ty, to za debile. Przecież ja z twojego terenu nie mogę atakować tak czy siak. To są debile, nie bani. To pociągi były? Tak, no. Okej. Okay. Thanks. Co to? O ja pierdolę! ZSRR na mnie uzasadnia. Ja, rzeczywiście. O, nieźle.
Wyślijcie tam te jednostki, no. No, wyślijcie jak najszybciej. Ja się zajmę tu tymi debinami, a wy tam tym frajerstwem. Pamiętajcie tutaj na dole też. Francja mi nic nie zrobi, nie? Więc... Tak. Tylko na tą ZSRR. U góry też są kurwy. Oni zajęli się stolicą. Nie wiem kiedy. Mamy na to 40 dni, bo wtedy już zasadnio więcej. Ruchy, kurwa. Kurwa, nie, co z tymi Czechami zastranymi. To tak nie jest ich łatwo, bo to kurwa te góry. O Boże. Te głupie ruskie cwele, no. Kurwa, skąd tu tyle tych Czechów pierdolonych? Czy moi są jacyś pierdolnięci? Ja im mówię, że mają być tylko na froncie od mojej granicy, a oni kurwa wszędzie łażą po was, po Kaspa. Po chuj! Nie wyjdziecie tamtędy! Debile! Jebani kurwa jesteście. Jestem debile pierdoleni. Nie, Kasper, ty produkujesz jakieś samoloty? No. A masz nadwyżkę? No. To weź mi wysi trochę. A jak? Dajesz na mnie land lease i wysyłasz. Ej, desant, kurwa, mówiłem, żeby ktoś zabezpieczał! Ale nie, kurwa. Zabezpieczenie nic nie da, bo ja nie jestem w stanie wojny z nimi, nie? No i chuj, mi się wbijają tutaj, kurwa! Super. Zabezpieczałem przez chwilę, ale no, doszedłem do tego wniosku. O, to mi się wpierdolą tutaj, no. France, kurwa, jebane. Nie dzięki, Kęskę. Kurde, ale grubo się robi, Nie zdążymy zająć Paryża przed tym, jak ZSRR zaatakuje, nie? No tylko oni mi już tu kraj zajmują. No właśnie. Kurwa, dlatego mówiłaś, żeby ktoś mi tam zabezpieczał. Tylko, że my właśnie nie w stanie wojny z nim jesteśmy. No ale żeby ktoś był na wybrzeżu. O to mi chodzi. Aha, i oni wtedy nie wejdą? No tak! Mi kurwa, to tylko i wyłącznie o to chodziło. Cholera, co to zrobić? Lipa straszna, ale... Dobra, no ja już ogarniam. Powoli. Zatrzymam to tych przy morzu. Wy się chociaż zajmijcie tą Rosją za stroną. No właśnie, ona jest teraz groźna strasznie. Czy, kurwa, ja nie rozumiem tego. Nie mają dostępu od kurwa Kaspra, to i tak cały czas kurwa się ustawiają, że tam idą. Po chuj, no rysuję tu. Macie być kurwa tu. Nigdzie więcej. Debile pierdoleni. Jeździ ten i ten. I ci kurwa kolejni. Też się ustawiają na Kaspra terenie. Nie, kurwa, tu. Kurde, ta Rosja. I te ruskie trochę kurwa zjebały, nie? Kurwa, tu France jebane. Kurwa, te Czechy też pierdolone się nie poddają w ogóle, what the fuck? Tak no pierdalają, że... No to już wiesz, co czułem z Etiopią. A Etiopia cięższa. Jak ja tu kurwa nie mam wyposażenia niby? Mamy tych Francuzów jebanych łoje. Za 6 dni będzie Rosja atakować. Chyba, że spusiakują, ale wątpię. Ej, no te Czechy jebane, no! A, bo wiecie co zrobiłem moje jednostki? Znowu kurwa poszły do Kacpra. Co ja mam zrobić? Ja kurwa rysuję tu! Macie być kurwa tu! Nie, oni są kurwa Kacpra. Oni całe państwo otaczają. Nawet jak nie mogą kurwa atakować tych Ja pierdolę, ja już nie wiem co ja mam z tymi debinami zrobić. Ja ich dam po prostu chyba na obronę obszaru i będę ich kurwa tu trzymał, bo ja nie wiem co innego mam zrobić. Muszę ich dać kurwa na obronę obszaru, bo ja nie wiem co ja mam z nimi zrobić. Daj obronę obszaru cała Czechosłowacja. Bo dam po prostu linię odwrotu, żeby byli w tym jednym miejscu. A nie możesz nakreślić rozkazu? Linii kontroli? Ja cały czas tak robię, aha, tylko i wyłącznie tu. Oni wyjebane, oni lecą wszędzie. O, widzę, zrobiłeś linię odwrotu. No, żeby kurwa stali chociaż w tym jednym miejscu, już chuj tam atakowanie, ale żeby chociaż to bronili debile jebani. Oni mówią, oni wszędzie kurwa do Kacpra lezą. Po chuj. Ja chyba zaraz ich będę sam im kazał kurwa chodzić. Dobra, mają już uzasadniony, więc... No, jasne. Ty, powiedzieli. Ja stoję na razie, nic nie robię. Żadnych ataków. Ale wy musicie dołączyć, ty! Co? Wy musicie dołączyć, bo inaczej dobra, to kurwa nic nie wejdą. Czekaj. Kacprowi wysłałem, tobie też. Rumunom też, a nie, ja Rumunom nie mogę, to musicie wy, bo... Oni tutaj mnie poproszą. Ty, ale oni wchodzą w niektórych miejscach, co wy? Na razie nic nie widzę. No jak, nie u góry kurwa wleźli. I odcięli was na dole, tam gdzie Rumunia jest. Weźcie te kurwa i tam jebnijcie. Weź takie lagi, że nic nie widzę, o dobra. O, Mongołów wezwali. No to leżę. Czemu? Czechosłowacja mnie atakuje i zabojamy. Aha, dlaczego? No to kurwa. Ty, no dobra, a mnie? Mnie też. Wezwijcie Jugosławię, Rumunię, wszystko co się da, Kamil wezwi. Jebane France, kurwa. Ciekawe dlaczego nagle się dojebali, kurwa. Belgia pedała. No to chuj, po nas? No ale co się tak kurwa wszyscy na nas wzięli, co to ma być? No bo ty chyba dałeś nam, żebyśmy atakowali. Ale tylko ZSRR, Kacper. Tak, ale to się podpięło, wszyscy się podpięli, teraz jak na prawo się patrzy.